W poprzednim filmie mówiliśmy o wyznaczaniu ekstremów warunkowych. Ekstrema warunkowe są to ekstrema funkcji ograniczone do pewnego podzbioru, do jakiegoś zbioru, które wyznaczają nam jakieś warunki. Mówiliśmy, że taką metodą wyznaczania ekstremów jest skorzystać z warunku, wyznaczyć jedną niewiadomą, podstawić to, co nam wyjdzie do funkcji i liczyć pochodne cząstkowe funkcji funkcji, która ma jedną zmienną mniej. Jeśli mamy funkcję dwóch zmiennych, to dostajemy funkcję jednej zmiennej i tam wiemy, co robić. Okej, jednak w ogólnym przypadku może być nasza funkcja początkowa, nasze f od x, może być funkcją więcej niż dwóch zmiennych. Trzech, czterech, pięciu warunków też możemy mieć kilka i wyznaczenie z nich niewiadomych, poszczególnych zmiennych i podstawianie do funkcji może dać bardzo nieprzyjemne wzory, które ciężko będzie liczyć pochodną i ciężko będzie też wyznaczać potem, gdzie te pochodne się zerują. W tym miejscu przychodzą nam z pomocą mnożniki Lagrange. Co to jest? Po pierwsze, załóżmy, że x jest to wektor x od x1 do xn. Mamy funkcję określoną na tym wektorze, czyli funkcję n zmiennych. Mamy też funkcję duże g od x. Co to jest za funkcja? To jest tak naprawdę zbiór naszych warunków. To jest funkcja g, która działa z rn, no bo bierze nasz wektor n wymiarowy i przekształca go w jakieś rm. N może być równe 1 i wtedy po prostu to jest jeden warunek, jakieś małe g od naszego wektora x, które ma być równe 0. Ale to tak naprawdę możemy mieć 2 warunki, 3 warunki, 5 warunków i tak dalej. Funkcja g od x po prostu jest równa jakieś g1 od x, g2 od x, aż do gm od x. I ona ma być na wektorze x równa wektorowi 0, czyli każdy z tych warunków ma być równy 0. I mamy też wektor m zmiennych lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda m. Czyli mamy funkcję n zmiennych, m warunków. Chcemy policzyć ekstremum warunkowe właśnie dla tej funkcji przy tych warunkach. No to co możemy zrobić? Możemy stworzyć funkcję duże f od x, która jest równa f od x minus lambda widocznie skalarnym z g od x. Tutaj zauważmy, wszystko się zgadza. Funkcja f od x przekształca rn w liczby rzeczywiste, bo działa f działa z rn w r. Natomiast lambda w iloczynie skalarnym z g od x, no to są wektory m wymiarowe i ich iloczyn skalarny da nam po prostu jedną liczbę. Czyli tutaj dostajemy konkretną wartość liczbową. Teraz tak, liczymy pochodne cząstkowe po x. Czyli tych pochodnych cząstkowych będzie n. Ponieważ x jest wektorem n wymiarowym, mamy po prostu funkcję n zmiennych. Czyli df po x po dx i to ma być równe 0. To pierwszy warunek, a drugi warunek jest taki, że g od x no, ma być równe 0. Dostajemy taki układ równań. Tak naprawdę on wygląda, jakby mamy dwa równania, ale z tego dostaniemy n równań, ponieważ będziemy mieć n pochodnych cząstkowych. Wszystkie mają być równe 0. Z tego będziemy mieć m równań, czyli tak naprawdę dostajemy układ n plus m równań i zauważmy, mamy n plus m niewiadomych, ponieważ n niewiadomych jako x i m niewiadomych jako lambda. Lambdy tak naprawdę nas nie interesują. Możemy je wyznaczyć, jeśli nam to pomoże w rozwiązaniu układu równań, ale podstawa to jest wyznaczyć x1 do xn. To, co nam wyjdzie z tego układu równań, te x1 do xn, to są nasi kandydaci na ekstrema warunkowe. Jeśli chcemy się upewnić, czy to są ekstrema, jakie to są ekstrema, to po prostu liczymy drugą pochodną funkcję f, no i znamy tam warunki. Jeśli macierz, która nam wyjdzie, jakobian, który nam wyjdzie, jest dodatnio określony, to mamy minimum. Jeśli jest ujemnie określony, to mamy ekstremum. W pozostałych przypadkach, jeśli wszystkie minory są różne od zera, no to nie mamy ekstremum. Natomiast jeśli któryś jest równy zero, wówczas twierdzenie nie rozstrzyga, musimy sprawdzać inaczej. F od x, y, z równa się x plus y plus z i mamy takie ograniczenia.
x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równa się 1, czyli jest to sfera o środku w punkcie 0, 0, 0 i promieniu 1. Drugie ograniczenie x minus y plus z równa się 0, czyli jakaś płaszczyzna przechodząca przez punkt 0, 0, 0 o wektorze normalnym 1 minus 1, 1. Chcemy policzyć ekstrema warunkowe tej funkcji przy tych warunkach. No to możemy tutaj skorzystać z mnożników Lagrange. Czyli robimy funkcję duża f od x, y, z równą, po pierwsze nasza funkcja małe f, czyli x plus y plus z, minus lambda razy pierwsze ograniczenie, x kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat minus 1, przenoszę jedynkę, żeby mieć g od x, y, z równe 0, i minus mi razy x minus y plus z. Ok, teraz liczę pochodne cząstkowe funkcji duże f. Czyli mam df po dx, to będzie równe 1 minus 2 lambda x minus mi. Chcę, żeby to było równe 0. Df po dy to jest równe 1 minus 2 lambda y plus mi. To też ma być równe 0. Df po dz jest równe 1 minus 2 lambda z minus mi. To też ma być równe 0. No i poza tym moje ograniczenie. X kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat równe 1 i x minus y plus z równe 0. Mam układ 5 równe z 5 niewiadomymi. Muszę go rozwiązać. Czasem te układy równań będą trudniejsze, czasem łatwiejsze. No to jak sobie będziemy radzić z tą metodą, no to zależy od naszej sprawności w rozwiązywaniu. Czyli co ja tu widzę? Ja po pierwsze widzę, mogę z pierwszego wyznaczyć, że mi jest równe 1 minus 2 lambda x. Z drugiego mogę wyznaczyć, że mi jest równe minus 1 plus 2 lambda y. Z trzeciego, że mi jest równe 1 minus 2 lambda z. Okej, no ale mi to mi. Stąd mam, że to jest równe temu, jest równe temu. Czyli w szczególności, po pierwsze, 1 minus 2 lambda x równa się 1 minus 2 lambda, y, 2 lambda z. To wygląda dobrze, wyglądają podobnie. No i zauważmy, dzielimy przez minus 2 i dostajemy, że lambda x równa się lambda z, czyli jak przeniesiemy, dostaniemy, że lambda razy x minus z równa się 0. To daje nam dwie możliwości. Pierwsza jest taka, że lambda jest równa 0. Druga natomiast, że x jest równe 0. W tym pierwszym przypadku, gdyby lambda była równa 0, to tutaj byśmy dostali, że mi się równa 1. Tutaj natomiast byśmy dostali, że mi się równa minus 1. Sprzeczność. To nam odpada. Czyli zostaje tylko x równa się z. Jak x równa się z, to w ostatnim równaniu dostaniemy, że x minus y plus x równa się 0, czyli tak naprawdę 2x równa się y. Równa się y. Ok, czyli mamy wszystko jakby przyrównane do x-a. Możemy teraz użyć czwartego równania. Czyli mamy x kwadrat plus zamiast y 2x, czyli 4x kwadrat, plus zamiast z x, czyli x kwadrat, równa się 1. Czyli dostaniemy 6x kwadrat równa się 1, x kwadrat równa się 1 szósta, czyli x równa się plus minus 1 przez pierwiastek z 6. Wtedy y równa się plus minus 2 przez pierwiastek z 6, z równa się plus minus 1 przez pierwiastek z 6, ile wtedy równa się lambda, ile równa się mi. No to tutaj możemy spróbować innej pary stąd, na przykład 1 minus 2 lambda x ma się równać 1 minus 1 plus 2 lambda y. Przy czym ja wiem, że y jest równy 2x, czyli dostanę minus 1 plus 4 lambda x. Ok, no to przenoszę lambda x na tę stronę, jedynkę na tę, dostaję 2, równa się 6 lambda x. Czyli lambda sama w sobie równa się 1 przez 3x. To teraz jeszcze wyznaczmy mi.
mi jest równe 1 minus 2 razy 1 przez 3x razy x. X nam się upraszczają, wychodzi 1 minus 2 trzecie, 1 trzecia bez względu na wszystko. Czyli wyszły nam dwa rozwiązania. Pierwsze wszystko jest z plusami. X równa się 1 przez pierwiastek 6, y 2 przez pierwiastek 6, z 1 przez pierwiastek 6, lambda pierwiastek 6 przez 3, mi równa 1 trzecia. Drugie, x minus, wszystko to samo z minusami, oprócz mi, które dalej jest równe 1 trzecia. To jeszcze sobie podstawmy, upewnijmy się, że to się wszystko zgadza. Jak tutaj podstawimy 1 minus 2 razy pierwiastek z 6 przez 3 razy 1 przez pierwiastek z 6 minus 1 trzecia. 1 minus 2 trzecie minus 1 trzecia 0. Ok. 1 minus 2 razy pierwiastek z 6 przez 3 razy 2 przez pierwiastek z 6 plus 1 trzecia. To nam się upraszcza. 1 minus 4 trzecie plus 1 trzecia 0. Ok, z jest taki sam jak x i mamy praktycznie to samo co tutaj, więc tu się zgadza. X kwadrat plus y kwadrat plus z kwadrat. 1 szósta, 4 szóste, 1 szósta. Zgadza się. X minus y plus z, 1 minus 2 plus 1, zgadza się. Dla ujemnych dokładnie tak samo zauważmy, że tu wszędzie się minusy zmieniają, więc lambda razy x będzie tym samym co dla dodatnich, co dla ujemnych. Ponieważ co do wartości bezwzględnej, te wartości są równe. No to teraz chcemy jeszcze sprawdzić, czy to są minima, czy to są w ogóle ekstrema. Jeśli tak, to czy są, które się jest minimum, które się jest maksimum. Potrzebujemy policzyć jakobian funkcji duże f. Czyli d kwadrat f po tej x kwadrat, pochodna tego po x, minus 2 lambda. D kwadrat f po dx dy, pochodna tego po y, 0. Tutaj będzie d kwadrat f po dx dz, pochodna tego po z, 0. Tutaj macierz jest symetryczna. Dalej, d kwadrat f po dy kwadrat, pochodna tego po y, minus 2 lambda. D kwadrat f po dy dz, pochodna tego po z, 0 i tu 0. No i d kwadrat f po dz kwadrat, pochodna tego po z, minus 2 lambda. Dobra, i teraz mamy, czyli widzimy, to zależy tylko od lambda. Pierwszy minor jest równy minus 2 lambda, drugi jest równy 4 lambda kwadrat, więc na pewno jest większy od zera. Trzeci, czyli cała wyznacznik całej najwyższej macierzy jest równy minus 8 lambda do potęgi trzeciej. Jeśli mamy to pierwsze rozwiązanie, w którym wszystkie są dodatnie, lambda jest pierwiastek 6 przez 3, czyli w pierwszym przypadku mamy mniejsze od zera. Tutaj mamy większe od zera, tutaj to jest minus 8 razy coś dodatniego, czyli też mniejsze od 0. Czyli w pierwszym przypadku mamy ujemne, dodatnie ujemne, czyli rozwiązanie 1 przez pierwiastek z 6, 2 przez pierwiastki z 6 i 1 przez pierwiastek z 6, nasze pierwsze rozwiązanie, to jest maksimum. Ponieważ mamy macierz ujemnie określony. Teraz podstawiamy drugie, czyli wszystkie z minusami, czyli lambda z minusem. Jak lambda jest z minusem, to w drugim przypadku mamy większe od zera, tutaj pierwszy minor, drugi cały czas jest większy od zera, trzeci, minus 8, ujemna liczba razy lambda do trzeciej, lambda jest ujemna, lambda do trzeciej jest ujemna, razy minus 8 będzie dodatnie. Zatem wszystkie tutaj minory są większe od zera, czyli w drugim przypadku, gdy mamy minus 1 przez pierwiastek z 6, minus 2 przez pierwiastek z 6, i minus 1 przez pierwiastek z 6, to tutaj mamy macierz dodatnio określoną, czyli mamy minimum. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.